Często na siłowni można spotkać dziewczyny, które wykonują odwodzenie w ten sposób. I od razu nasuwa się pytanie, czy ta wersja jest bardziej efektywna pod kątem rozbudowy pośladków? Ile serii wykonywać w skali tygodnia, aby te pośladki rozbudować? A także, czy ćwicząc właśnie mięsień pośladkowy średni, uniesiemy nasze poślady? Na te inne pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Także zapraszam do oglądania. Na początku trochę teorii odnośnie anatomii mięśnia pośladkowego. Pośladek to trzy mięśnie: pośladkowy wielki, średni oraz mały. Z całej tej trójki największym mięśniem jest oczywiście mięsień pośladkowy wielki, ponieważ składa się on aż z 2/3 całkowitej masy pośladków. I to właśnie ten mięsień głównie będzie odpowiadał za kształt naszej pupy oraz bioder. W internecie możecie spotkać się z kuszącymi informacjami na temat tego, co zyskacie ćwicząc mięsień pośladkowy średni. Ale prawda jest taka, że nie da się totalnie go odizolować i nadal wykonując ćwiczenia właśnie na mięsień pośladkowy średni, będziecie tak czy siak angażować mięsień pośladkowy wielki. Dlatego też lepiej jest podzielić cały pośladek na górną oraz dolną część. I też na tym się skupimy w dzisiejszym filmie. Podstawowymi funkcjami pośladków jest wyprost biodra, odwodzenie oraz rotacja zewnętrzna biodra. Warto także dodać, że pośladki kontrolują ruch tyłopochyleń napiętnicy, pokazując to na hip thrustach w momencie unoszenia bioder, czyli w fazie wyprostu, mocno ściskacie poślady i pochylacie właśnie miednicę do tyłu, a to może się przyczynić do tego, że też lepiej poczujecie pracę waszych pośladków. I za te wszystkie funkcje odpowiada pośladkowy wielki, natomiast pośladkowy średni oraz mały głównie będzie odpowiadał za odwodzenie biodra. Jeżeli chodzi o pośladkowy średni, to często on jest zaliczany do jednej kategorii z mięsiem pośladkowym małym, ponieważ mają one wspólne przyczepy, a także odpowiadają za podobne ruchy. I pośladkowy średni będzie odpowiedzialny, tak jak już wspomniałam wcześniej, za górną część naszego pośladka, czyli tak zwaną tą półeczkę. Także jeżeli zależy Ci na rozbudowie półeczki, no to warto jest właśnie włączyć wszelkie odwodzenia. Natomiast jeżeli zależy Ci na rozbudowie dolnej części pośladków, no to tutaj mile będą widziane takie ćwiczenia jak martwe ciągi czy przysiady. Kolejną kwestią, którą warto wiedzieć, to to, że mięsień pośladkowy średni jest głównym stabilizatorem biodra podczas utrzymywania równowagi na jednej nodze czy też w biegu. I w momencie, kiedy właśnie ten mięsień jest osłabiony, to miednica nie będzie stabilna i może dojść do koślawienia kolan, co często też można spotkać na siłowni, szczególnie na przykład jak ktoś wykonuje siady, wypychanie nóg na suwnicy, czy właśnie przy ćwiczeniach unilateralnych. Przede wszystkim, jeżeli Wam zależy na rozbudowie mięśni pośladkowych, to bardzo istotną kwestią jest różnorodność wykonywanych ćwiczeń. Także nie skupiajcie się na jednym ćwiczeniu, nie katujcie właśnie samych ćwiczeń, gdzie odwodzicie nogą w bok, bo równie ważne będą takie ćwiczenia jak martwe ciągi, przysiady, czy unoszenie bioder, czyli hip thrusty bądź glute bridge. Same izolacje powinny stanowić na treningu około 1/3 ich ogólnej objętości. Jeżeli chodzi o ilość serii, w które powinno się celować, to tutaj te 10-20 w skali tygodnia wystarczą. Dla mocno opornych pośladków można zwiększyć ich ilość nawet do 30 serii w skali tygodnia. Jednak najważniejszą kwestią jest to, aby nadal na treningu progresować, regenerować się z danej objętości, poprawnie ćwiczyć technicznie, bo pamiętajcie, że jeżeli jest regres w technice, to jest nadal regres, to nie jest progres, bo technika musi iść w parze również z zwiększającą się siłą. No i oczywiście ważną kwestią będzie ćwiczenie blisko upadku mięśniowego. Upadek mięśniowy, czyli to jest niemoc już do wykonania kolejnych powtórzeń. Dlatego jak sama widzisz, ta jakość wykonywanych serii będzie bardzo istotną kwestią. Dla przypomnienia jeszcze powiem, że oczywiście na zerze kalorycznym, czyli na swoim utrzymaniu, da się rozbudować mięśnie pośladkowe, natomiast takim najlepszym środowiskiem do ich wzrostu będzie mała nadwyżka energetyczna w postaci około 150 do 200 kalorii. Dobra, teoria za nami, także możemy przejść do odpowiedzi na poszczególne pytania.
Pierwsze, czy wykonanie tego ćwiczenia w ten sposób jest bardziej efektywne pod kątem rozbudowy pośladków? No nie. Też się zastanawiałam i chciałam przetestować na sobie, bo chyba tylko raz spróbowałam takiej wersji i osobiście ja gorzej też czułam mięsień pośladkowy, też to była dla mnie taka niekomfortowa pozycja. No na pewno w tej pozycji da się lepiej wyeksponować nasze poślady, więc myślę, że to jest taki jeden czynnik, który przemawia do szerszego grona osób i które chcą właśnie wykonywać to ćwiczenie w ten sposób. Ale pod kątem efektywności tego ćwiczenia, no to taka wersja nie ma po prostu sensu, bo też w niej możemy pomagać sobie ciężarem swojego ciała. Kiedy będziecie wykonywać tą wersję, no to góra, dół, ciało będziecie całe angażować, a w momencie, kiedy usiądziecie normalnie na maszynie i tutaj jedynie możecie się pochylić do przodu, aby lepiej wyczuć pracę pośladków, no to też cała sylwetka będzie ustabilizowana i faktycznie będziecie pracować nad odwodzicielami. Pod względem efektywności to lepszym pomysłem będzie włączenie odwodzenia za pomocą linki wyciągu dolnego, ponieważ tutaj przede wszystkim macie dłuższą dźwignię, a także stałe napięcie i w momencie, kiedy nawet noga powróci do pozycji wyjściowej, to nadal będzie to napięcie. Natomiast wersja z odwodzeniem za pomocą talerza nie będzie miała totalnie sensu, bo przede wszystkim ani nie będziecie mieć napięcia, też skrócicie sobie zakres ruchu i ciężar będzie wydawał się znacznie mniejszy. Także nawet jak weźmiecie 20 kg, to i tak namachacie się na treningu, a nie o to w tym chodzi, bo trzeba ćwiczyć blisko upadku mięśniowego, progresować na treningu, a nie machać, bo tak to nie rozbudujecie pośladków. Możesz celować nawet od 8 do 12 powtórzeń. Aby zaangażować mięsień pośladkowy średni, to także do takich ćwiczeń jak przysiady czy hip thrusty, glute bridge możecie założyć nad linię kolan minibanda i tutaj także będziecie pracować właśnie nad mięsień pośladkowym średnim. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, które możecie również wykonywać w domu, to jest to monster walk. I tutaj warto założyć minibanda na środek stopy bądź na kostki, bo dzięki temu też będziecie mieć większe napięcie, a w momencie, kiedy założycie go nad linię kolan, to podobnie to wygląda jak właśnie przy odwodzeniu za pomocą hantla czy talerza. Także jak już zakładajcie minibanda na kostki stopy, kolejnym ćwiczeniem może być właśnie odwodzenie za pomocą minibanda stojąc, siedząc bądź leżąc. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to tutaj możecie celować nawet w 15, 20, 25 i możecie ćwiczyć ze spokojem do upadku mięśniowego. Nie będzie negatywnie wpływało na jakość Waszego treningu i oczywiście tutaj też progresją w tych ćwiczeniach będzie zwiększanie liczby powtórzeń bądź oporu gumy. I warto tutaj pamiętać, że jakość wykonywanych serii jest bardzo istotną kwestią, bo nawet jeżeli weźmiecie bardzo duży ciężar, ale będziecie nim machać, to te powtórzenia będą znacznie mniej efektywne. No, także dziękuję za obejrzenie, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, podeślijcie ten materiał koniecznie osobom, które nadal wykonują to ćwiczenie w ten sposób, bo myślą, że będą miały lepsze efekty. Teraz już wiecie, na czym się skupić na treningu, także dużych przyrostów w postaci mięśni pośladkowych. Do zobaczenia, hej!